Siemano wszystkim, ze strony Mateo, witam was serdecznie w CES-ie. Wcale nie nagrywałam nigdy z tym panem, Tomek Kędzierski, siema. Witam. No, gramy sobie dzisiaj, słuchajcie, na bardzo, ale to bardzo fajnej mapce w CES-ie. I tak, mam różową poduszkę, jak komuś coś nie pasuje, do widzenia. Zaczynamy, to ty standardowo możesz powiedzieć już trzeci raz na tym kanale, ile ma być łapek w górę. Jedna łapka w górę poproszę i jedna łapka w dół. Okej, dobra. No i słuchaj, zasady są takie. Gramy sobie na takiej bardzo fajnej mapce. Na dwa bombsidy mamy autobany hopa. Jest fajnie, nie kupiłem kevlara, dobra. W ogóle to będzie mapa, z której będę tylko i wyłącznie korzystał z radaru, bo nie mam pojęcia, gdzie są w ogóle te bombsidy. Aha! No. Ej, widzicie, patrzcie, i Mateo miał rację, bo wtedy mówił, że w ogóle bez WH to jest inna ta i... No. Nie, no to dla ślepego też czasem uda się trafić, nie wiem co, no dziurki czy cokolwiek. I w ogóle słuchajcie, teraz jest bardzo ważna informacja, także proszę mnie teraz posłuchać. Ponieważ, słuchajcie, założyłem nową grupę na Facebooku oraz fanpage'a, także jeśli macie do mnie jakieś pytania lub po prostu mnie lubicie, to fajnie by było, jakbyście zalajkowali fanpage'a i dodali mnie na grupę, znaczy, no, dołączyli po prostu do grupy. Byłoby mi niezmiernie miło. W ogóle jeszcze dziękuję wam za 1000 subskrypcji, które wczoraj wbiliśmy bez żadnych filmów. No, to nie jest takie jakby naturalne, nie zdarza mi się to codziennie, więc po prostu dziękuję. No. Ja też dziękuję. Nie wiem dlaczego. No powiem ci szczerze, że troszeczkę są małe szanse, żebym ja to wygrał. Okej. Okej, my friend. Ale tego nie zdefiuzuję niestety. Bo Mateusz jest taki mądry, że miał hajs, ale nie kupił sobie defiuza. No serio? Ale ty jesteś planciarz. Ja lubię bardzo. Tylko bombę plantujesz, ty. Tak, sobie to... Chodź na soluwa, nie tylko bombę plantujesz. Jezu, granatów jak to się nie działa? I znowu nie kupiłem defuse'a, nie wierzę w siebie. No i nice, widzicie? Kurde, ranga nie gra. Nie żartuję. Znaczy, no, dobra. Plantuję pakę, więc zobacz plecki, bo tam wiesz. Słuchaj, nie ucz ojca, wiesz. Ja tu jestem od blefowania, a nie ty. Ty masz akacza. Mhm. Jak ci nie wesz... Moja full auto jest naprawdę... Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ty wiesz, że odcinki plus 10 minut po prostu... Można wtedy nałożyć więcej reklam, więcej się zarabia. Więc gdybym ja ciebie rozjechał do zera, no to film był bardzo krótki. Więc to jest wszystko psychologicznie rozegrane. I w tym momencie właśnie ja tak specjalnie przegrywam, aby film był dłuższy. Planciarz. Wiecie, wszystko ustawione w ogóle, bo wiecie, on mi zapłaci po odcinku w ogóle, tak. Nie, trzeci raz, no co ty? Bo niektórzy, tak, no trzeci właśnie, mówiłeś, ej dobra, cięcia. Dostałem raka. Hello, dark man, smile friend. I teraz napiszcie w komentarzu, jak mogę poprosić. Oceńcie, jak ładnie zaśpiewałem. Od 0 do 10. Pewnie będą, kurde, 2 na 10, 2 na 10, 1 na 10. Hello, dark man, smile friend. Dobra, posłuchaj. Ja ogólnie denerwuję mnie takie zagrania, że ja to tam okłamuję ciebie albo kogoś, albo po prostu tak się wymądrzam. Więc no. Po prostu zróbmy tak, że ty też jesteś youtuberem, więc ty będziesz w tym momencie za mnie mówił. A ja po prostu będę grał. Ej, widziałam cię, jak tam przebiegałeś na mojego spawna, więc... No. Dobra, chodź na soluwę, bo ja tu wcale nie jestem z tobą. Tak. Myślisz, że aż taki bogaty jestem? No. Przecież na iPhone'a cię stać, to wiesz. Lord. Tak, stać mnie na iPhone'a. Wiesz, że ja tak próbuję peskować, bo normalnie to bym ciebie już dawno zabił. Ubiłeś mnie tym flashem, mam 1 HP. A ja jestem blondynką i mam duże cycki. Mówię ci, że miałem 1 HP. Aha. Ale i tak dostałeś heada ładnego. Miałem 1 HP przez tego, kurde, głupiego flasha. Dobra. Chyba, bo ja nie wiem, czy miałem przez tego flasha, ale ja miałem wtedy chyba 15 i obiłeś mnie tym flashem jakoś. Czy nawet... Spieprzaj. Bez obrazy, żeby nie było. To jest dla Beki.
37 HP tylko dlatego, że spadłem. Ja se pobany hopuję, wiesz o tym. Tak. Ty tylko potrafisz bany hopować na bombsite, o właśnie. Dobra, zaplantuję sobie paka, żeby mieć więcej hajsu. Nie, no nie mam defuza. Na serio minus 63. Jak Otero. Ty mnie nie widziałeś, to jesteś... Ja widzę bombę na radarze. Jak to widziałeś bombę? Na radarze widzę bombę. Awka. No kurde, ile ty miałeś HP? 49. Czyli obijam cię tego scouta. Ale widziałem twoją głowę i ja miałem kurde milion też widziałem twojej głowy. No też widziałem twoją głowę. Tak. Powiem ci szczerze, 6-6 nie jest to wynik, którego ja oczekiwałem, że będzie. Myślałem, że będzie lepszy troszeczkę dla mnie. Ale i tak nie jest najgorzej. A wiesz co, wezmę teraz Akacza i zabiję cię Akaczem, żeby podkreślić tutaj, jak bardzo nie potrafisz grać w tą grę. Twoim Akaczem zabiję. Żartuję. Tomek, jesteś taki jak filtr i jak ma się bardzo blisko mikrofon, to tego się używa. A masz pop filtr? Nie. No tylko, że ja mam oddalony mikrofon. YouTuber umiera, kliknij w to. Jak ostatnio widziałem, Vandal robi Q&A, a ty tu na pewno nie klikniesz w ten film. Nie wiem, jak się zabiłem. Powiem wam tylko tyle, że wiecie... No, zacięłam się w ogóle, procesor... Wszystko mi się zacięło. Dobra, gościu, już cię nie ma, już możesz wyłączyć tą grę, możesz już ją kasować. Dlaczego? No jak? Weź, bo babcię obudzisz w domu. Nie. I cię znowu do piwnicy wsadzi. O kurde. I raz tak mocno walnąłem w myszkę, że mi nie działała. Ja nigdy nic nie rozwaliłem, bo ja na wszystko muszę samemu zarobić i zazwyczaj to po prostu ciężko na to pracuję, bo u taty. Kurde. I jak coś rozwalę, to później mi jest tego szkoda. Znaczy, było mi szkoda, bo nigdy nic nie rozwaliłem. Ale wiesz, bo tak to jest lepsza broń niż szakać, wiesz o co chodzi. Dlatego jest tańsza. Więc możesz teraz już tam nie plantować, bo zginiesz. Nie. Tak? Nie? Nie! Pamiętam te czasy, jak rozmawialiśmy na TeamSpeaku i graliśmy w Minecraft, to jaka była beka wtedy była. Ano. Ja normalnie krzyczeliśmy, bawiliśmy się do rana. Ano. Ja to pamiętam. Coś tam próbowałem, ja próbowałem coś nagrać i w ogóle. Wiedziałam, że to będzie ten, że mnie jedziesz w bambuko. Ze dwóch muszę nos wyfukać. Niam. Dobre. Pomarańcza B. No przepraszam, ja już tak jestem. Słucham się trochę. Ej, mówiłem, że ze dwóch, tak? Ale nie objąłem cię tak całkiem. Tak pół całkiem. Ej, bo przez to przegrałem, no. Dawaj teraz te kosy. Na kos... No nie, bo ja awkę kupiłem. To po tej rundzie na kosy. Super, ja kupiłem sobie wszystko oprócz broni, tylko ten... Zajebiście. Przepraszam. O Jezu. Przeklnąłem. Nie, się to nie jest przekleństwo. Wiesz, niektórzy mówią, więc... Ale wiesz, że teraz, żeby nie zabrało się monetyzacji, to trzeba cenzurować wszystko. Bo weszło takie nowe prawo. Ta, wiem. Że nawet w telewizji takich seriale, które lecą tam o północy, to trzeba wszystkie przekleństwa cenzurować, bo inaczej one nie będą dopuszczone. No to jest takie właśnie pewnie przez tego Daniela Magicala. No możliwe, bo właśnie uwagę zrobili i teraz jak na przykład ktoś by przeklął, ja bym tego nie zacenzurował, albo nie wyciął, czy cokolwiek, było po prostu by słychać takiego przekleństwa, no to by mi zabrali monetyzację i
usunęli film. Na przykład miałem kiedyś taki film z CS-a, właśnie to niedawno było. Po prostu gram sobie w CS-a, jakiś gościu zrage'ował, tam mi powiedział coś, że coś tam cool, i ty nie potrafisz grać, nie? I właśnie YouTube to wychwyciło i mi usunęli film. No to jest takie bez sensu. Dobra, to chodź teraz może na kosy. YouTube ma być dla dzieci w ogóle, więc nie może być żadnej patologii. Tak. Właśnie teraz najwięcej zarabiają tacy Minecrafterzy, którzy robią coś dla dzieci i po prostu nie używają wulgaryzmów. No. Czy teraz to też na kosy? No. Dobra, no to wiadomo, że na ringu... Kosy, granaty itp. To dawaj, chodź na środek. Dobra. O kurde. A wiesz, że ja... Jakim cudem miałem 85 HP? No miało być... miało być na kosy, ziomuś. Ja ostatnio oglądałem ten, najnowszy ten film Chuxa. I tak ci powiem szczerze, nie coś, że Chuxa nie lubię czy coś. No. Nic mi nie zrobił, ale... Nie potrafi zbudować poprawnie jednego zdania. Naprawdę nie wiedziałem, żeby ktoś tak katastroficznie budował zdania. On naprawdę tak się jąka. W sensie to nie jest aż takie zauważalne, ale jak na youtubera, który ma prawie 300 tysięcy słów, no to tak nie powinno być. Pamiętam, jak wiesz, miał duże przyrosty, to mu mówili, że on kupuje suby i te sprawy. Każdy tak ma. Zawsze jak miałem duże przyrosty, to też mi mówili, że kupuje suby. Dobrze, dziękujemy w ogóle za ten odcinek. Dobijcie tutaj jedną łapkę w górę, jedną łapkę w dół. Wydaje mi się, że coś tutaj nie poszło. Że tak nie powinno być, że po prostu ten odcinek będzie nudny. Ty weź, bo wiesz, są clickbaity i po prostu... Weź, nie wiem, zaśpiewać Cypisa czy cokolwiek. Szósty dzień tygodnia, jaloś palony jak pochodnia, DJ na baala, coś tam, cała sala biała. To patrz, teraz Digiel, Digiel Master. Ty byś już uciekł. Dobra, moi drodzy, także dziękuję bardzo za uwagę. Nie. Meczek wygrał, no oczywiście Mateusz, no kto inny, tak no. Przecież zawsze się bierze słabych youtuberów, żeby później nie wyzywali w komentarzach, że jestem słaby. Sam się odczepiłem, więc jakby teraz zabijesz, to ci zabiję. Mhm. Wiem, gdzie mieszkasz, a ty nie. Chyba to zacenzuruję. Pamiętasz, jak mi tych 20 chłopów podeszło pod okno? Gadali. Ja, Mateo. No, jeszcze mam zdjęcia. Na Skype'ie. To mi pokazywał przez kamerkę, jak tam podchodzili do rondy. I tak ja zrobił zdjęcie jeszcze z sypialni tam kogoś tam. No. Tak, podchodzili mi do tego, do domu. I Mateo, wyjdź, Mateo. A dawaj teraz dogrywkę do 5. I kto wygra tą dogrywkę, to bym po prostu wygrywa cały mecz. Dawaj do 3. Dogrywkę teraz do 3. Dobra. Aha. Dobra. I teraz uwaga, kto ale wygra? Jesteśmy razem w teamie. Gramy do 3, moi drodzy. Kto wygra, ten wygrywa. Ej, zróbmy tak, że kto wygra. Znaczy, ten, kto przegra, robi 10 pompek. Dobra, ja to nagram. Albo 15, bo 10 ja to jeszcze jest łatwo. Dobra. No ja to też. To później wyślę. Spoko. A specjalnie, żeby pokazać wszystkim, że nie jestem planciarz, nie zaplotuję bomby, tylko ciebie rozwalę. Dobra. Jedna runda dla mnie jest. Co dam ty taką bańkę mi pierwszy raz? Jak ty chyba tutaj będziesz miał kolejne... Nie, żartuję. Teraz gram już na 100%. Więc po prostu teraz już będzie ciężko dla ciebie. Udało się to. Ale powiem ci szczerze, jeszcze jest szansa, żeby to wygrać. Mateusz? Halo? A, bo on chyba pompki robi. Ale... Nie. Pompki to ja za chwilę będę robił. No, dobra, dzięki. Ale to i wygrałem? No jest tak jakby 1-1, no. Ej, to dawaj robimy coś takiego, no. Że razem robimy 15 pompek. Spoko, to teraz to po odcinku muszę się szybko przebrać.
Co? I muszę znaleźć kamerkę i no, to nagrać. A no tak, bo nikt nie wie, że przecież jak nie widać nas jakby od pasa w dół, to czasem można tam... Dobra, także dziękujemy bardzo za uwagę. Ja też. Do zobaczenia. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Pa, pa. I hejo. Aha, i proszę o wyrozumiałość, ponieważ te rączki będą robić pompki i... No. Wiem, że to za chwilę znaczy, że się koneserzy to nie były pompki. Nie, ja bym zrobił lepiej, gdybym tylko miał ręce i żył bym. Więc po prostu proszę o wyrozumiałość. For fun to jest wszystko. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, ogólnie to teraz challenge 15 pompek. Będę liczył, żeby nie było żadnej spiny, że powtarzam, czy że Mateo powtarza montaż. Lecimy z koksem. Dziękuję za challenge. Pozdrawiam.